Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy w domu państwa Soroków we wsi Koszoły. To jest gmina Łomazy. Gmina Łomazy, powiat Biała Podlaska, województwo lubelskie, czyli południowa część historycznego Podlasia. I w dniu dzisiejszym pokażemy państwu, w jaki sposób wyrabia się taki produkt tutaj lokalny o nazwie halimon. A inna nazwa tego produktu to jest tartun. I tutaj zanim zaczniemy przygotowywać tą potrawę, to tutaj gospodyni, za chwileczkę się nam przedstawi, rozpala w takim tradycyjnym piecu ogień, żeby można było upiec ten przysmak lokalny. Jest jesień 2020 roku. Ziemniaki zostały wykopane. No i właśnie ten produkt lokalny można zacząć przygotowywać. To gdyby pani przedstawiła się nam. Soroka Janina. Janina. A mąż ma na imię? Wacław. Mąż akurat jest obecnie w szpitalu. Także życzymy mu powrotu do zdrowia. No i przechodzimy do drugiego pomieszczenia, gdzie syn. Synową. I tutaj jeszcze odwiedziła nas sąsiadka. Już dojdziemy zaraz do sąsiadki, zaraz przyjdziemy. Proszę bardzo. O. Idziemy do drugiego pomieszczenia. Jesteśmy tutaj całą gromadką. Będą to trochę głośno. Tak, będziemy głośno tutaj wszyscy mówili, żeby wszystko było słychać. Żeby wszystko było słychać. No. To kogo tutaj mamy przy stole? Proszę się przedstawić. Tutaj odwiedziła nas sąsiadka, pani Paulina Bandarzewska. Pani Paulina Bandarzewska. Tutaj zabiera się Soroka. Zabiera się do za ziemniaki. Za ziemniaki będzie trzeć na tarce. Tak. Po starodawnemu. Tutaj z Białej Podlaski przyjechała do nas tak samo pani Renata. Harasimiuk. Renata Harasimiuk, która tutaj obserwuje i być może nauczy się wypieku tych tartunów i będzie to robiła. Tradycyjny wyrób. No. Niepowtarzalny smak robienia tartką, bo z maszynki jest dużo gorszy. No właśnie. Także młodzi niech patrzą na śladownictwo wskazane. No i to będzie troszkę trwało. Tak, będzie o to dużo. I ten czas wykorzystamy, żeby troszkę posłuchać mowy, też tradycyjnej, wsi Koszoły. I w tym celu właśnie zaprosiliśmy panią Bandarzewicz. Bandarzewską. Dzień dobry. Dzień dobry. No to rozmawiajmy. No to rozmawiajmy. Mówimy. A czym będziemy chawarić? Tak, będziemy mówić. Pytać się pytania, zadawać i odpowiadać. Zadawaj pytania, ona będzie odpowiadała ci. Ile lat już ma pani? 91. I tutaj rodzice mieszkali w Koszołach? Tak, w Koszołach całe życie. Całe życie w Koszołach. Mówcie. I tutaj rodzice jak się nazywali? Michał i Bronisława. I Michał to była jak miała nazwisko? Prokopiuk. A mama była z domu? Soroków. A, to tutaj się po sąsiedzku później po latach połączyliście. Tak, mój dziadek Bazyl był Soroka. No my tam nie, dobrze, gadajcie. Dobrze, powolutku. Gdzie tutaj Prokopiukowie w Koszołach mieszkali? Nie, w Dubrowicy byli Małej. Dubrowicy Małej. Tak. I kiedy tutaj do Koszą się sprowadzili?
No, my wiem, kto to robił. Dawno, dawno. No, ja się urodziła 29. No to podajcie po chachłacku, a nie? Powolutku, powolutku. A to szło. 29. Ojciec, nie wiem, kiedy przyszedł. I jak tutaj ta wieś wtedy wyglądała? Jak tutaj się żyło w tej wioseczce przed wojną? Bardzo marne było, bardzo marnie było. Opowiadajcie, jak to było. Tak, też nie tak, że... To nie na wystawę. Tak. No, ale słabo chcę mieć. Słaboje było, całkiem słabo było. Bieda była i już. Bieda. Ale do szkoły chodziłam? Ja, tak jak i nie. Tak jak i nie, nie chodziła. Bo 39 rok nie przeszkodził. Ja tylko jedyny rok chodziła. I tutaj miała pani jakieś koleżanki? Z kim pani lubiła się bawić tutaj w Koszołach? Miała dziewoczki. I co to za dziewczynki były? No, Jadwiga. Janina była, Genia. Nazwiska mówcie. A nazwiska? Cydejko, Gierczuk. No i Nazarewicz. A w której części wsi był dom rodziców? Tamtej, od północy. I jak się nazywała ta część Koszoł? Miała swoją nazwę? Zacerkwiane. Tak. Zacerkwiane były. A tutaj rodzice troszkę opowiadali o cerkwi? A tak, opowiadali. I co oni mówili? No, mówili, bo dziadek to jeszcze... mylam się. To nic, powolutku. To jeszcze chodził cerkwie zamiatać. Bazyl, mój dziadek nazywał się. To jeszcze chodził tę cerkwę zamiatać. Bo tam co roku jakiś był braczykom jakimś tam w tej cerkwi, co roku w rodzinie. A była blisko ta cerkwie, bo tu do szkoła była. To była. A tu siedzieli, blisko siedzieli. I co pani tak jeszcze tak z tego dzieciństwa zapamiętała? Co tak, jakieś takie fajne, czy jakieś zabawy, czy jakieś wydarzenia? A wózki małe paszli i takie były dla mnie zabawy po drogach. Tak wszyscy, i to wszystkie starsze osoby ze wsi odpowiadali. Mówili, panie Czarku, jakie zabawy, praca i praca, tak? I czy małe dziecko, czy trochę większe, to była zawsze praca. A babka z klocza uszyła i jedna do drugiej rzucała. Kidali ci piłki. A tutaj mama w domu czym się zajmowała? Co takiego robiła? Co kobiety wtedy robiły? Jakie prace? Przędli. Na kopułotkach. A pani też nauczyła się troszkę? O, wiele. To niech pani opowie o tym tkaniu, w tej gwarze. Jak tak ta praca wyglądała? No, trzeba od lnu zaczęć. Lęcze, trzeba było klepaki, przyjeści, później farbowaki, młotki, mataki, snowaki, kros naładować. To trzeba było we dwoje, bo jedna nie dała rady. No i kiedy takie, w jakiej porze roku za taką pracę się brano? Koniec lutego, marzec. Pod wiosną. I zostały jeszcze u pani w domu wykonane przez siebie jakieś dywany, czy prześcieradła, czy już wszystko przepadło?
Doczkam pooddawała, co miała. Miała. Że nie mają nic. Z mojej roboty nic nie mają. Pooddawała. Pooddawała wszystko. No. I oprócz, a jakie to były święta w Koszołach, takie najbardziej popularne? No, Różdżbo i Wielkanoc. I co się wtedy działo? No, co kto mnie, to jest różnie. Ktoś, co mnie, to je ładował. Miał prosiaka, to zabił na Wielkdeń, kołbasy narobił, to, a nie miał, to nie miał. A tutaj te tartony, które my dzisiaj robimy? To w tuju poru, to prawie, co dnia było. Co dnia było. Kapusta i to. A kisiel, kiedy był robiony? Na Boże Narodzenie, na rozwieszczocz, na rozwieszczo, na rozbo. I jak się robiło właśnie, z czego się robiło ten kisiel? Z psa. I na czym to polegało? Co się robiło z tym owsem? Na peru trzeba było by suszyć i owes, pecie. Później go tak otopczy i w żornach rozmoloci na muku. I rozcieniało się, troszki rozciny chlebowej i on rozkruznąć, a rano cidziło się, kruścidiłko, kruścito, 2-3 razy i wtedy wariło się. I bardzo smaczne to było? O, jak nie przypalony, to i dobrze. Jak kto lubi, to no. Zdrowe. Zdrowe, ale zdrowe. No, ale moja mama nie przepadała za tym daniem. No, to lubię, to takie mdłe. Już się. Ale dodać kiełbasy, bo skoślonego, to super jedzenie. Jadło się dużo. Czy to nie było takie na słodko, ten kisiel, nie. Bo się kisiel teraz kojarzy, że to jest takie danie na słodko, a to nie, to było takie wytrawne. To się dawało kiełbasę. A czy żyje jeszcze twoja mama? Żyje mama, mieszka w Białej, pozdrowię. Ona właśnie, spytałem się mojej mamy, a jak było pani nazwisko panieńskie, to przypomniała, że tak, Prokopiuk. Także mama tam pamiętała. A jak były te święta Bożego Narodzenia, to jak były strojone domy? Oj, okalone było, obielone. By tak wymyte tego, a tamtych choinków to jodł. Jak to? Jodła. To było i nie było. Sosny było. Sosna i łowiec. No. I papierowe zabawki. A tak. Albo łańcuchy z papieru narobili. Bardzo dużo żarówek było w żyrandolu przed wojną? 20. Lampka. I to jeszcze bez kaptura. Naftowa. Kopie. No. Ale duży. No to nasz ludek gadatliwy bardzo. Lampy takie naftowe, tak? Tak, na ścianie wisieli. A sklep wtedy w Koszołach, w którym miejscu był? No, już za mojej pamięci to był tu, gdzie gruszki. Tu po sąsiedzku. Po drugiej stronie szosy, co teraz mniejszy sklep. A no tak. Albo ten co gęsowski. No, tak.
czy po drugiej stronie ulicy, ale w tym samym miejscu, co ten dawny sklep GS-owski, tak? Tak. I kto tam sprzedawał w tym sklepie? A to Nazarewicz. Jeszcze ja go pamiętam dobrze. Jak to on się nazywał? Maksym. Nazarewicz Maksym. I co to można było w sklepie kupić wtedy? No był cukier, było zapałki byli, chlebu nie było. Tak jak te chleba nie było, jak to było. A skąd się chleby brało wtedy? A peklosia, z doma. Jak często się piekło chleb wtedy? O, tydzień. Co tydzień. I ile blaszek? 5-6 jak więcej. Zależy tak, od rodziny. No, zależy od rodziny. No tak. I jak się przygotowywało taki chleb? Ja nie zrozumiałam. Jak się przygotowywało taki chleb? Co trzeba było zrobić, żeby później z pieca wyjąć? Mimo to przynieść mąki, żeby się nagryjała, muki, żeby nagryjała się. I rozczynić na noc, rano zamiesić i w chacie, żeby było ciepło, bo jak chleb nie ma ciepła, to nie będzie ruch. W chacie, no i w piecu paliło się i piekło. A jakie potrzebne były do tego naczynia? W czym się rozczyniało? A takie dziewczki byli takie okrągłe, drewniane. A niecka i kopańka, albo kopańka do czego służyły? Do pierogów. A kopańka do mąki. No. A pierogi jakie się robiło? Kogo? Pierogi. Mąku gryło się i rozczyniało się i miesiło się i tak jak chleb. Czym te pierogi były? Z czym były te pierogi? No, trzeba było druszczyjki, nuki, mloka, mleki, cukru jakby to wsypać i no i jest to takie jak na chleb było, tylko było gęcze, białe było. Czy te pierogi to jako bułeczki, tak? No tak, byli takimi bułeczkami, ale było także i taką brytanką. Duża brytanka. Czy pieróg to ciasto, tak? W tym sensie. Tak, tak. Mhm. A masło to co, też w sklepie się kupowało? Tak, kupowało się to. Dużo kupczego nie ma. O, bijankie, biło się. Krowa doili w bańku lili i te bańki w studnie puszczali. W zimnej wodzie była. Smetana stała. I było masło. Bijanka, o taka. W mene szczeje bijanka. A jak przychodziły żniwa, to wiadomo, że czasami w rodzinie trudno było sobie z taką pracą poradzić. To sąsiedzi przychodzili do pomocy? A tak. Jak to się nazywało? Opowiedzcie o tym. Jak takie omłoty, tak? Jak to się nazywało? Omłoty? Żniwa. Żniwa. Czyli najpierw trzeba było tam skosić, tak? Zboże. Kosar kosił, a baba odbierała i wiązała. I później desiatki stawiali. Takie 10 snupki, kubki. I to jest to jało. I później na forwo kłali i do kuni. A później jakaś maszyna przyjeżdżała do gospodarstwa, żeby wymłócić zboże? O, cypi. Cepem. No, dwa kije. Dwa kije. A jak jakaś większa praca była do wykonania w koszołach,
To czy pani pamięta taki zwyczaj tłoka, tałaka? Co to było? A, pamiętaju, pamiętaju. To gdzie niektóre to i same przychodzili, ale do nikogo to i prosili. Tak, tak, takie tołoki robili. I do jakich prac tak zapraszano sąsiadów? To przeważnie. Boże, czekaj. Do trepania było. Baby jako bosy nie trepacie lny. To już tak, takoj przyjdę spiać, sześć to. I on ochlaska jutkutko tą lądę. Otrepił. I to była tłoka wtedy? Tak. I jak popracowali, to co się później działo? No, trzeba było kapusty nawaryć, to de może jakiego mięsa po kusoczko by dać. O, tako było. I baby zjeli i poszli. I poszli. A jak było trochę więcej czasu, to tak śpiewały troszkę te panie? No i to śpiewali. A jaki pani tak zapamiętała? O nie, że śpiewanie, to że nie. Tak to, że nie pamiętają. A szkoła w którym miejscu była? Aha, tutaj już była nowa wybudowana, jak już pani tak, urosła, tak. Tak, tak. A nie, szkoła była tu taka, jak ja zaczynała chodzić. Tu na początku poszło. Na początku, koło Kowalu. Koło Kowala. A nie to koło Kuźmicza? A nie. Tam, gdzie Rafał Tokarski. Tam, gdzie Rafał Tokarski obok. Chyba, tak? Tu, gdzie mnie... Koło sklepu teraz. Co? Koło sklepu Rafała Tokarskiego, tak? Nie. Tutaj jeszcze. Koło Mietka, koło ojca Rafała. Aha, tutaj, w tej tutaj części. Ja, jest ta przerwa pod tamtą, to co Aniela mieszka. Mhm. To jest ta przerwa. No to tu na początku, za to przerwą. A biblioteka była w Koszołach? Książki można było gdzieś pożyczać? No, ja chodziła tylko do pierwszego oddziału. I ja to nie wiem. Nie pamiętam. I to trzeba wtedy wyczyć ziemniaki, wystukać. Dobrze, i teraz tutaj na chwileczkę zrobimy przerwę. Tutaj nasza sąsiadka odpocznie, bo tutaj zaczynają się ważne rzeczy, czyli do misy, do której trafiły utarte ziemniaki. Pan Kazimierz. Dodajemy sól. Sól. Pieprz. I jajko. I jajko. Dlatego. Cebulka. I cebulka ta, ale to była tarta z ziemniakami. Z ziemniakiem była tarta. Cebula. I jeszcze dodajemy czosnek dla zapachu. Inny smak. Dodatków. Teraz tak robię. Dawniej tylko mąka była i kartofle. A ja bez mąki. Czyli teraz na bogato. Tak. No to czasy inne. Dobrze. Tutaj w międzyczasie dołączyła do nas żona pana Kazimierza, pani Ania Soroka, ale na moment uciekła, ale na pewno jeszcze się tutaj pojawi, no bo wiadomo, obowiązki gospodarskie, no i jest świeżo upieczoną babcią, także tutaj ma troszkę zajęć. I teraz to wszystko składniki mieszamy. Mieszamy. Żeby się jednolita masa zrobiła. Bagieta, czy kucharek? A tutaj u pani w domu jaka była nazwa tego? Tartum nazywali czy halimon? U nas tartum, to nikt nie znał tego halimona. A tam właśnie tam Aniela Wołosowicz mówiła, że tam halimon i ta Marysia Kulicka, co też mieszka tam we wsi, to też mówiła, że halimon. No to zależy gdzieś. U nas cały czas tertuny. Może to chodziło o nazwisko? Nie, halimon. Nie, może gdzieś tak no, gdzieś tak nazywają. Tak jak placki tarte też inaczej, kto inaczej nazywają. U nas placki tarte zwykłe. Placki ziemniaczane. Jak się robi, no to już z tego robi się. A tak to i placki mogą. To ile czasu trzeba tak mieszać? A to nie, to tylko aby rozmieszać. I już to jest wszystko. I powędruje do blaszki, tak? Do blaszki później pójdzie, tylko to najpierw trzeba w piecu napalić, żeby... Jeszcze temperatura. Temperatura była odpowiednia i wylewa się w blaszkę. Dodajemy, jak chcemy, trochę boczku dla smaku. Tak jakby lepiej to będzie... Paseczki. Paseczki, tak, takie nieduże.
cieniutkie, żeby to się przetopiło przy... Dajesz, wkładę do środka parówki takie? Nie, tylko to samo. Nie, musimy klasyka. Po starodawnemu, dawniej nie było takich rzeczy. Dawniej nie było z ty, tylko sama kartofla i bez mięsa, oj, bez niczego. To, bo nie było tego mięsa tyle, żeby było cały tak, czas. Tak, tak. I blachny bardzo było czymś marować. No. Czyli na te tłoki odbywały się, tak? Tutaj w koszołach, tak? A tak, tak, byli tłoki. A ty samymi ziemniaczkami. Mhm. Czuć te, ale mówię, maszynka jak się zrobi. A jaka odmiana ziemniaków? To najlepiej to są takie gęste, żeby były jak najgęściejsze, dużo skrobnie, żeby było, bo jak jest rzadkie, to ja bym to odcedzał, ale tu jest nie trzeba i gęste i nie trzeba. Muszą być jak najgęściejsze ziemniaki do tego i wtedy super. Nie trzeba mąki, nie nic, bo to się, mąka no to takie później się robi, jak się ubierze, takie gumowe to się robi, a to będzie takie... To będzie czarniejsze, bo to będzie ziemniaka, będzie czarniejszy, konsystencji miało taki kolor, a z mąką będzie bielsze, taki mój guma. Taki, no, ty jajko dał, to już będą jajka trzymać kupę. Ja do placków tartych w życiu mąki nie dam. Zawsze, bo jak to placko smażyć, jak on rozlatuje się, musisz scedzić te wody, to wszystko i placek będzie dobry. Bo to trzeba umieć pobawić się z tym. To pan chyba był takim dobrym synem, czy tak troszkę mamie pomagał? To moje zadanie było cały czas starcie. Jego mama mądra do tarcze, jego zostawiała. To jak chcieli jeszcze, niech robi, niech robią. No. No, ja miała mało roboty? To też się tarło na tarce. A na przykład do ziemniaka dodawaliście marchewkę, tak? Nie. Czy... Nie, bo niektórzy dodają cukinie. Kiedyś były dodawane, czy nie? Nie było cukinii. Kiedyś nie było na przykład dynia. Za moich tych czasów, to ja jej nie znała jeszcze, jak była młoda, tej cukinii. Gdzieś ona nie tak dawno tutaj koło nas wyszła. A teraz to już ta cukinia, to już... Ale to nie ma smaku. Jak już się namiesza do ziemniaków czegoś innego, to już nie ma... Nie. Tertun to jest tylko ziemniaczek. Takiego kartoflu tak, same. To najlepsze. I to smak, mój wygląd. Także to tak to wygląda. A w dyni to dani moja teściowa to placki w piecu piekła. Dynie gotowali i tarli na tarce i misili z mąką i placki. No to ale z dyni... A samej dyni były, nie, tak? Nie, i z dyni, I z marfii, i z buraku. Tak. Buraku. Takie cieniutkie placuszki, taka kręka się... Ale to razem były mieszane, czy to oddzielnie? Oddzielnie. Wszystko oddzielnie. Wszystko oddzielnie. Marfia jak oddzielny, z dyni jak oddzielny. Tak, bo to, żeby było smak. I jajko, i mąka. Nie, mąka tylko i marchew. I marchew. I cukru trochę, jak ktoś lubi na słodko. To trzeba, bo marchew tam nie bardzo słodka. My też sok trzeba było z marchew wcedzić, bo ona dużo soku puszczała marchew i trzeba było dusić sok. Mhm. No. A jeszcze tutaj mam takie pytanie. Tutaj w Koszołach mieszkała taka pani, była babką i odbierała... To moja babcia. Moja babcia. Jak się ta babcia nazywała? Józefa Pietraszuk. Jedne nogi miał. Właśnie. Kto opowie o tej pani Pietraszu? Niech opowiada. Niech pani usiądzie na tutaj. Czekaj, no co tak? Ja ci mam opowiedzieć o niej, jak ja nie bardzo się pani siedzi, pamiętam teraz. Bo ze mną to też nie bardzo. Oni mają 90 lat, sąsiadka. I lepsze pamięć mają. No ale to babcia to troszkę. Babcia. Bo to wszyscy chwalą. Dużo jagód jedliście, pewnie. Renatka. Jagód jedliście dużo? Nie mieszajmy wątków, dobrze? Wszystko jadłam. No, właśnie, bo tutaj wszyscy w Koszołach mówią, koniecznie trzeba pamiętać o tej pani. Mhm. Dlaczego o niej trzeba pamiętać? Dlaczego to taka ważna osoba? Dlaczego? Bo odbierała dzieci. Przy porodzie. Zawsze była przy porodzie. Kiedyś nie było ani tych porodówek, ni niczego. No. Tylko ona odbierała. I dużo tych dzieci odebrała? Większość Koszowa. No i wie, wszystkie dzieci z Koszów były odbierane przez nią. Czy tam setka albo i więcej? Więcej było. I więcej nawet.
I właśnie pani wspomniała, że ona chodziła o lastę. Nie o lastę. Miała nogę skuloną, ale co było, czy wrzód, także ją kręciła ta noga. I kiedyś nie było lekarzy, tylko tam gdzieś jeździli, ale to nic nie pomagało. Jej skuliło tak normalnie nogi. Krótka była i skuliło. A to w jakim wieku? Już jako, no to dziecinna, jako dziecinna choroba. Tak. Ale mimo wszystko miała męża, dzieci, wszystko miała, tak się dobrze układało. Jedna córka zmarła i moja mama. To ta była cały czas. 90 lat miała mama, jak zmarła. I też mówili, że była taką mądrą kobietą, że potrafiła coś i doradzić, tak. I poradzić. Ale i robocza była. I bardzo pracowita. A początkowo to chodziła taki o kiju. A później jej tato gdzieś zobaczył to drewniane nogie. I tak była, tu jest taka kula była od dołu cieńsza. A później było takie... Jarzemko, nogę wkładało się. Że te kolano wkładała. I tutaj tym kolanem, o tak, o, tak jakby ja pokażę, o tu. Tu, a tu dziury były. I tu wiązała te kolano sznurkami. A tu dalej była też taka... Taka laska drewniana, no taki kawałek drzewa. I tu w pasie też wiązała i tak chodziła. O, ja nie zaszła wszędzie. Ale wszędzie, to wszędzie zaszła, wszystko robiła. A nie to, że teraz było jak. Kiedyś nic nie robili. I w którym roku zmarła? Kiedy to było? 90. Nie tak bardzo i dawno. No to już 30 lat minęło. Tak, na pewno. Toż babcia wcześniej umarła jako Wastach. Gdzie? Czy później? No pewnie, że później. Później, no tak, 32 lata już jak nie żyje. No, i to dużo później. No. Nie pamiętam, mówię. Toż, ale to gdzieś w 90. A zdjęcia są, czy nie? Chyba są. Ale jest, też mam. No, najwięcej do pogrzebu jest tych zdjęć. Ale to taka była kobieta, że... No dlatego właśnie warto. Wszędzie. Ona na tej nodze. Teraz ludzie o zdrowych nogach. Teraz mniejsze ludzie. No to dobra, to nie ma co się równo, bo to kurde, całe Polsko była jeszcze 5 razy w tej powrotem. No ja też nachodziłam. No to temu mówię. A czemu tak się pani nachodziła? Oj. Bo głupia była, to chodziła. No trzeba było, to chodziła babo. No toż tak. Jak do ortela z koszu, do ortela miały pole i chodziła na pole, worki nosiła do kopania. No, koszyk tak i motyczka, a worki za plecy, płachtę i poszła na prosto przez pola. A dziś, o, nie mogę się ruszyć. Nogi i krzyż. Tutaj jest pogrzeb dziadka. Nie tak szybko. Zaraz, poczekaj, bo ja muszę poszukać jeszcze drugi. A co pani zapamiętała z czasów wojny? Co tutaj się takiego działo w Koszołach, że tak się zapamiętało te dni? A to za... Pamiętała, no będę już tak ogadać, to mi będzie lepiej, że pasła krowy, a tata zabrali na też wojnę, ale pobył tam musi, ja nie wiem, jakiś nie pamiętam, czas gdzieś w Białej, ale to nie tylko jeden tato był zabrany z koszą, tylko więcej było tych człowieków zabranych i tego. I gdzieś tam po nic to już jakoś tam ten Niemiec był gdzieś koło Warszawy czy gdzie tam i oni pouciekali. No i to już był początek września i przyszedł i dawaj obornik z mamą kłaść na wóz. A ja pasę krowy, a Niemcy w białej bomby. Rzucają. Ja rzuciła te krowy i lecę do tata. To lecę. A tato mówi, to już wojna. Pamiętam jak dziś.
to już bomby rzucają. I tato rzucił ten gnój, te obornik i gdzieś już schował się, uciekł, bo już będzie znów sołtys Liszkiem koniem jeździć i mobilizować już na tę wojnę. Ale tej wojny tu nie było bardzo, te Niemcy pojeździli tymi samolotami, pojeździli i później tak już było. O, to się zapamiętała, bomby tylko. A tutaj jak tych rodzinę Remeszów? A to tak, bo i ten Stasiek Wieczny Pokój to był mój rocznik. To zapamiętała. To w ten czas to oni to przepadli tak o. Bo jechali Niemcy. Bo Niemcy tak jeździli. Nie jechali prosto za ściankiem. Jeszcze w ten czas szosy nie było. Tylko jechali o tu, o to drogo i do Koszów i prosto gdzieś na Tuczne, na Łuszcze. Ale też jeszcze szosy nie było. I jak Niemcy jechali, to była noc, to te złodzieje, bo to tam partyzanty, kupa bandy była. Gdzieś by szczelili, gdzieś blisko budynku Jakuba Remesza. No i cóż, Niemcy by poskakiwali z woza i przyszli do Jakuba i Jakub, oni wszystkie spali i wszystkich zgarnęli i poszczelali i już, że to oni byli te co szczelali, to byli u nich, a oni wcale ich nie widzieli, no gdzieś w życie siedzieli, bo to żyto w ten czas jeszcze żniwo było, to żyto było duże przy drodze i tak te Remeszy przepadli niewinni, ale co zrobić. To ludzie z końca zlecieli się, jak oni tam już stali ich tam już strzelać tego i prosili choć tego Juśka, to Juzik nawet już 7 lat, to choć te dzieci zostawcie, a dziecko postrzelali wszystkich i już. I tak, to pamiętam. Oj, ten czas to było. Z wojny to tylko jeden, co nie wrócił. Babryszuk. Nawet nie pamiętam. Franek, tak, Babryszuk Franek. A tak to chyba przeszło setkę przepadło ludzi. I to poszczelani. Niemcy bili i te partyzanty bili. Upa. Jeden drugiego wydawał i bili. I taka była wojna. Na wojnie, na froncie tylko jeden człowiek przepadł z Koszów. On był rodak z Piszczaca, Babryszuk. Kogo? Franek. Pamiętam go. Dziadek, a tu babula. A tu matka ojca. To może to nie babula, tylko soroków, a nie? I co, jak wojna się skończyła, to co? O to soroków, o to babula, a to ojca twego matka. A pokaż na mnie. Jeszcze będzie mnie tłumaczyć soroków. O, babula. A babula, no. Matka pana, a to? A to ojciec, no. Nie by dziadek, o, no to o lutry. To. O, a to matka, o, no. Matka. No, a to Mańka, no, tak. To, bo to mniejsze, a to większe. No, a to Józefka, no. Wyka pana. O, to oboje, to babcia, ta, co to drewniano nogo, no. A to dziadek. Jak miał dziadek na imię? Onufry. Ślicznie. A nas te obok? A to jest Wacka, o mego męża mama. Jak miała na imię? Maria. Maria. A to bo to jest to samo. Mhm. A tutaj kawałek gospodarstwa. Tak. Bo ja pamiętam jeszcze taki dawny dom tutaj, to on był gdzieś bliżej drogi. Przed oborą. A ten dom skąd przywądrował? Jeszcze tato.
Będziesz zrobić, bo tutaj, tak, bo tutaj z wesela jest. No to ja go pamiętam chyba, to kolorowe zdjęcie. Tak, bo to było owadzka męża siostry ślub. To ja może jeszcze pamiętam, to może ja pamiętam jeszcze... Której? Jaćki. A, Jaćki. To w 70 roku mógł żyć jeszcze tak jakby ojciec ojca, czy... Pamiętam takiego starszego pana, takiego... Nie. W 70 roku? Nie. To on był najstarszy tutaj, tak? Ojciec. On był wtedy w 70 roku tutaj najstarszy tak. Osobą, która tutaj mieszkała, tak? Tak. Bo w 64 nasze wesele było. W 64? No. Bo tutaj nazwisko Soroka w Koszołach jest od dawien dawna. Już kilkaset lat. Tak. No to nie. Wieki. Te wieki całe Soroki tutaj. A skąd one przylecieli, to nie wiem. Ze świata. No. Tak samo Besaraba. Tak, też. A mówię, Soroki to obieki. A kogo jeszcze tak warto wspomnieć z Koszą, oprócz właśnie tej babuli? Kto tutaj jeszcze tak, ten co wiersze pisał? Czubla. A to Czubla. Felko. Felix. No. No, jak pani go pamięta troszkę? O, to już niedawno umarł, pamiętam dobrze. No to pani opowie troszkę o nim. No to był człowiek mądry, tylko swoim życiem nie bardzo pokierował się. Bo on mógłby gdzieś w mieście być i żyć jak pan, bo on był do wszystkiego takiego. A do gospodarki to nie był bardzo. To nie był. No ale tak jakoś mu się tak pochyliło. Tak się życie potoczyło. Tak się życie. Tak też życie potoczyło. Pisał piękne wiersze, tak? Tak, oj, bardzo był zdolny. Bardzo był zdolny. Rysował tak samo. No. A to jeszcze Hieronim nad notatkę, co było też. Nie. Hieronim. Był niegłupi człowiek, nie. Ono żonę to tam żył takie o tam. O taka była mieszkowa baba. I już ta jego Pawlina. A mojego dziadka Hipolita pani troszkę pamięta? A, dużo pamiętam. Jaki ten Hipek był? A był takim. Mądry, nie głupi człowiek był, nie. Jeszcze pamiętam, o, Hipolita wesele, bo my tam byli po sąsiedzku. O, jak ja była w rodzinnym domu, to Semeniuki i Prokopiuk byli sąsiadami. To też tam za kapliczką był dom, czy w którym? Tak, o, daleko za kapliczką. Tam po sąsiedzku, a był, gdzie Semeniuk był? No tak. To tam, aha, to Semeniuk, tak. No, to w tamtej części. Tak, w tamtej części. I my, a ja jeszcze była rodaczka za Semeniukiem. To jak to wesele wyglądało? No a jak dalej? Tylko koni byli. Końmi, bo pamiętam, jeszcze była na weselu twojej. A to proszę jak opowiedzieć. Jak szybko się żenił, tak u Mańki. U Maryśki. Była na weselu, była taka, ale był ojciec, była matka, bo dobrze żyli z Krust po sąsiedzku i byli oni, była ja na tym weselu. Jak takie wesele wtedy wyglądało? A ja, to się tak jak dzisiaj. Czyli? Nie myło ni kamerów, ni nic. No. Ono na podwórku było koni, kur było, wiele tam było. A w domu, no toż grali i bębnili, i tańcy byli, ale tam nie było tego niczego, co dziś jest. Ni potraw takich nie było, ni niczego nie było. To jakie potrawy wtedy były? A co? Kapusta była, galareta była, kasza była. To kasza, to... Później to już ryż był, już ktoś taki trochę lepiej, to już ryż kupywał, miał się, ale przeważnie kasza już na koniec. Widać, czy nie? Widać trochę, ale słabo. To tam troszkę było i tego mięsa, to pieczonego, to gotowanego. Tam troszkę kiełbasy, gdzie po kawałeczku kto łapnął. A ciasta wtedy jakie pieczono?
Pierogi. Pierogi czy te bułeczki? Bo to trzeba... Pierogi byli. Ale takie pierogi jak dzisiaj, takie właśnie te... Nie, to nie. Takie normalnie w takich blachach jak chleb. To i krajało się. I kroiło się i tak jadły. No. Czyli z tym takim pierożkiem, tym lepionym, to nie miało nic wspólnego. Nie, to normalnie taki pieróg nazywali tam. Takie ciasto było. A jakie jeszcze były? Bo tutaj ciocia mówiła, że były jeszcze tak zwane gocki. Gocki to ale co to na jest? Na weselach nie było. Na gocki nie. Na nie, weselach nie. Na weselach gocki. A jakie jeszcze były takie potrawy, takie tutaj miejscowe? Ten tertuny, gocki. I co jeszcze takiego? Kisiel. Z owsa był. No. Kucia była. To na Boże Narodzenie. To pani powie o tej kuci. Jak się robiło taką kucię? No to już te kucie, to z jęczmieniu, to już ojciec włożył gdzieś do młyna. Ja nie wiem, jakiś młynek gdzieś. To już robiło się, nie tłukło się, tylko się robili gdzieś młodzili. I to zjęczmienie i była dobra ta kucia. Na mleku gotowali i takie gęste z fasolą. Teraz o, gotowali tak, jak mieli gdzie kostkę, czy bareniny kawałeczek. W tej kucie było. To na słono. No, to nie ta słodka, bo to z pszenicy kucie słodka. Ukraińskie. I tak to. A jakie zwierzęta w domu były hodowane? Koni, bydło, świni, gęsi, kurę, panie, owcy. To tylko teraz powspominać, tak? Bo to już nic z tego już nie ma. Mało co jest na wsi. Mało co jest. No. A jeszcze kurę to można spotkać. I czasami lis tam odwiedzał, kurnik? Różnie było. Nie było tak lisów. Jak nie było, no odebrałeś ich. Nie było. A wilki? A kto jego tam widział? Wilka też nie było. Po wojnie to sporadycznie gdzieś trzeba się pokazał. No. Tak samo jak dzika też nie było, bo to wszystko... A to? Wybili, że partyzantka, wojsko, wszystko, bo to jak partyzantka w lesie siedziała, to musiały się czym żywić. Nikt nie dał jedzenia, tylko zwierzyna była i coś się dało ustrzelić. To... Partyzantka chodziła i po gospodarzach. No. To nie żadna partyzantka, tylko bandy. To nie polskie, tylko ukraińskie wszystko chodziło. A po wojnie tutaj Wacek pracował w SKR-ze, tak? Tak. Co to był ten SKR? A ja nie wiem. Ja tego to ja tam nie... Kółko rolnicze. To takie usługi dla rolników, bo wtedy maszyn nie było, to w tym właśnie ciągnik i maszyny. I wtedy kopaczka do ziemniaków. Rolnikom uprawiali ziemię wtedy. No, pomagali troszkę. Płacili i oni przyjeżdżali. I orali traktorem i kartofli byli. Wchodzimy dopiero ciągniki w tamtych czasach i do tylko właśnie... Wykopywali, tak o wyrzucali, było łatwiej pozbierać prędzej. I to był Zetor, pamiętam, ten traktor. Tak. Taki duży. 60 weszła, 3 pety i to już tak. I później zaczęło to się rozlatywać. 80 jeszcze później mieli te z napędami, już później weszły, ale. To już tam Ursus zaczął tam te. Mało tego było. Zaczął produkować, rolnicy sami zaczęli kupować. No i to zaczęło upadać. Chcieli PGR-y porobić, ale nie udało się. To chcieli PGR-y porobić w okolicy wszędzie. Jeszcze pamiętacie pewnie, jak studenci to mogło opowiadać. Jak... Mój tato składał w części Zetory. I do tej pory jeszcze siostra tam taki już nie bardzo sprawny, ale jeszcze jeździ Zetorem. To samo co 60 to jest. No ale to niemiecki chyba. Nie, to jest czeski ciągnik. Tylko mówię, to jest identyczne jak 60. To było wtedy 40, 11, 55 takie to symbole. Jeszcze troszkę odpoczęliśmy, to jeszcze porozmawiajmy troszkę w tej gwarze podlaskiej, jak to się kiedyś rozmawiało. Może byśmy takie wyszukali pojedyncze słowa. Mleko. Mołoko. Mołoko. Chleb. 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 Mama. Maki. Tata. Tata. Batko. Córka.
Doczka. Syn? No syn. To był syn. A dzień dobry. Zdrastujcie. A to tak z rosyjska bardziej. No już. Tak, tak. Jakie jeszcze tutaj takie słowa? A do widzenia? No tutaj. Do widzenia to nie było kiedyś, tylko było pochwalone jak wchodzimy. A tak, pochwalony. I już. Już. No nie było, nie do widzenia. Pozdrowi. I bądź zdrowy. Bądź zdrowy. A tutaj pamiętam jeszcze takie obrazki z koszą, że jak tam wszyscy z domu wychodzili takim kijeczkiem, tylko się drzwi podpierało od zewnątrz, tak? Nie było zamków. Nie było zamków, nie było, tylko patyczek. Ja już tego mało pamiętam. Że podpierać drzwi. I wtedy już nikt nie wchodził. A to później jak się nawet to zamykało, to też sznurek był i... No tak, patyczki. Nie było zdarzeń. I teraz nie ma zamku. U nas całe, w starym domu to całe noc były drzwi otwarte do sieni. Tak jak a tak, sieni. Jak ta chata stała no, tam. A psy siedzieli w sieni. Pilnowali. No. Tak. Teścia, jak ja przyszła tutaj, siedziała teścią, nie było, Paul też pracował, mąż też i różnie było. Ja z początku to tak po oknach tylko patrzyła, siedziała, czy gdzie kto nie idzie, a później kładła się, wola boska, co będzie i spała. I nikt mnie do tej pory, już przeszło 50 lat i nikt mnie nie wziął. A tutaj ta droga, przy której jest gospodarstwo, nazywa się gościńcem, tak? Tak. To taka dawna, dokąd ta droga prowadziła? To jest droga do Kodnia, tak nazywana, do Bokińskiego. No, najpierw do Bokinki, no. Później z Bokinki do Koroszczynki i do Kodnia. No to Kodeńska to taka. Tu miała być szos. Strategiczna wojskowa, to jest strategiczna wojskowa droga typowa. To droga prowadzi z Bokinki do Dąbrowicy. Do Dąbrowicy to na lewo. A tylko do Koroszczynki. Do Koroszczynki. Z Bokinki jeszcze, do Koroszczynki prościej. A Dąbrowica mała na lewo, no i duża na lewo. To w lesie tam na krzyżówce, tam co teraz ten jest Kozłowicza, te tam na krzyżówce prosto no. Szło się. I... Tak, że gdzie tam to w lesie na grabinkach. W lesie było krzyżówka taka, na Piszczec, na ten. A czy wiadomo, dlaczego tak z chuszczą jakoś tak nie układało się mieszkańcom Koszą? Skąd, no, skąd to się wzięło? To była szlachta, a koszoły, jak to koszoły? Chłopy. Tak samo jak Tuczna, to też szlachta była. No. I oni świtwa była, Tuczna z chuszczą była, świtwa. Tak. No koszony, tu bieda większa była i to nie uważali, że to jako parobki ona zmarła. Marna była ziemia i ludzie biedni byli, a te łuszczane to tam ziemię mieli lepsze, ale to już była sitwa chuszcza. No. Sitwa stuczna to, no. To szlachta. Wiski. Szlachta, worek i płachta. Tak. Ale tutaj jeszcze tatarskie mają jakieś pochodzenie, niektóre rodziny, to bardziej w Tuczny chyba, nie? Nie, to w Studziance. Ale też już nie, chyba już tam nikogo nie ma, bo ta ostatnia zmarła, ta co była też 95 lat. Nie ma. Także to już nie. A tutaj masz o ta babcia, co ty chciałeś, co dzieci odbierała, ale tu nie zobaczysz ją. Czekaj, idź Kazik, pokażesz, bo ja nie widzę. Oto ona. O, tutaj te nogę widać, ale tak słabo. Tutaj bardzo słabo. Bo tutaj to jedna babcia miała noga i tutaj ziemia to drewniana jest. To. Nie wiem, czy to dobrze widzę. Ja mówię, tu widać, a tu słabo widać. O, Nie dzwonił telefon. A ty to miałaś? No. Nie. Może herbatę, kawę zrobić? Wypytywałam panią o Dąbrowicę duże, bo ja pochodzę z tamtej strony. Zrobić kawę czy herbaty? No to ja miałam też rodzinę, bo tata miał siostrę. Sołoduchi. No tak, tam sołoduchów to już prawie nikt nie został. Przyjeżdżają z rodziny, ale potem na stałe nie mieszkają. Dom jest,
Chyba to przepisane na wnuków, tam aż na jakieś tam pokolenie. Tak? Młody. Nie. To mój wujko był surducha. Mego tata, siostra rodzona, Stefania, wyszła za mąż z małej Dębrowicy do dużej. I tam jeszcze nie na tym miejscu, Helena. Tylko ona wyszła za mąż, ale ja nie wiem, jak ona teraz się nazywa. Tak, Helena. Soloduchy, to może to niby ta rodzina, ale może ktoś drugi był. Brat tego wujka mego. Może z tych Martyniuk, coś są mężu. Nie, ten biały, bo nie wiem, gdzie tamten mniejszy byłby szybciej się. To ja mniej naleję, nie szacuję. Tak, to no nie, soloduchy, to pamiętam. Mój dziadek to Lesiuk z Lesiuków. Z Lesiuków? Z Dąbrowicy do Łużej. No to... Ze strony mamy. A staty to Harasimiuki. No, no. Ja mówię, ja dam jajko, szolak już nie... Głowy. A pani co zrobi do pitu? No. I księża w blachy. Dobra, tam. Wylej, to jeszcze dużo. Jakoś więcej? To tu przerzucisz, tu rozgarnę. I to tak wygląda w takiej formie. I jeszcze dodatek do tego upiększający. Pania. Powierzchu. Lubi nas, więc tutaj... Ukazała się, nie? No tutaj nie przyniosła najlepsze. Chociaż najlepsze to te ziemniaczki. Ziemniaczki, pewnie. Tak. Może jeszcze zjadę. To tam zciśnie też wejdzie. Mm-hmm. To na wierzchu nie kleży, bo to boczek to musi się spiec. Nie powinien być taki chrupki. Jak... Zobaczysz jaki będzie. To jak się uda. Nie w tym piecu, może w poprzek kłaść, będzie lepiej kłaść, nie? Jednakowej długości. Jeszcze może z innego. No ale wraz w piecu będzie lepiej tak. Jak w rodzinie. No 100 razy, drobniemy no, po mówię, żaru, to przejdzie. Ale nawet mówię, samo weźcie maszynkę do mielenia na mieć ziemniaków. Tak, to, a to pod spodem. A o takie otartko całkiem inny smak jest ręcznie no. Robione. Dobra, chyba już. Tak. Dobra, bierz te małe, te duże i idziemy. A to paro przejdzie i co tam? Idziemy teraz do pieca. Z tej strony widać ten ogień był. Tak, tam. Jak pani już. O, to może lepiej być. Na stałe, bo już jest tam dom. To mieszkam w białej, ale wcześniej tam mieszkałam na stałe, jak prawda w białej. Dojeżdżałam do Dąbrowicy. No nic, półtorej godziny trzeba teraz. Długie to. Przyjedziemy pod wieczór. Półtory, to nie to. Jakby był dobry piec. No ale godzinę najmniej trzeba. Godzinę się, najmniej no, bo trzeba. Bo to nie da się, to tak samo jak w piekarniku. Jak czas. Się piecze, żeby musi to. Oj, co? I ustała w filozofii. I tutaj tego niebieskiego weź. Długiego. No. No zaczynamy no. Operację. Już? Wyciągnięcie. Tertuna, harimonem zwanym. A ja rzeczywiście pieczę. Skwierczy. To drugi nie zostanie. Nie zostanie jeszcze. Będziecie próbować. Próbować, a to nie zostanie jeszcze. No a ta zostanie. Bo jadalny będzie jeden i drugi. Tylko no. Jeden bardziej, drugi mniej. Ale ten będzie, tamten się zje, to ten będzie ciepły, będzie lepszy. Niech trochę jeszcze przestygnie. A to najlepiej gorące. Ale to zaraz, czekaj, bo jeszcze... Jak się nie oparzysz, to nie tego. Tak, to jedzenie zawsze tak, jak trzeba oparzyć, żeby podniebienie. Czekaj, no. Co?
I próbuj tak kroić. Czy wyrzucisz? No tak, przeżyłem 60 lat tutaj na Podlasiu i dopiero w tym roku po raz pierwszy te fortuny poczęstowali w Parkowicach. I mówię, oj, że, nie, nie, by, że była ta, jest taka potrawa. No i tutaj wróciłem do koszu, do Anielki, pytam się. No i ona mówi, no tak, byle, ale jakoś tak nikt nie... Trochę się pierwszy na pewno rozleci. O, to będzie mój, bo to przylepa. Nie odkroiłam dobrze. A jeszcze? No, tak to wygląda. No, tak. Pięknie. Najnastępny talerzyk. To było kroić tak jak paski tego boczku. No tak i tak poukładane. Ale ja wiem, ale to było cały ten pasek. To odkroić. Się nagrywa. I się nagrywa. No co? Dawaj. I się rozleczy. Dawaj, będziemy. A to w żołądku to... i tak się wymiesza. Rozletuj się, ale co zrobisz? Mówię, bo to jak dobrze napalony piec. No, to już nie to czas. Ale już pokazane, jak. Blisko, o, może się w prawie nabierze. Czy on troszkę tak rośnie w drutkancie, czy nie? Nie, to nie rośnie. Nie, czy tyle ile się... Tyle wleje, tyle. Nie, urosło. Tak jak placek ziemniaczany. Ale urosło, wiem, co jest. Poczekaj. Słucham. Ty chcesz? Nie, bo ja nie. Czarek, nagrywam, nie wiesz. Cała rozmowa. Zupnie się. A ty sobie bierzesz? Dla mnie? No. Nie chcę. No to już będzie. To jeszcze dołoży się. To jeszcze ktoś nie ma? Nie, już wszyscy mają. Wszyscy tak? Idę można siadać jeszcze. Dobre, czy dobre? Czy to daje się do jedzenia, czy dać widelec, czy już jest? Smacznego. Dziękujemy.